Witam serdecznie moi drodzy na kanale Skrzydła Mazowsza. Ponownie jesteśmy w powietrzu. Jest 6 dzień sierpnia 2024 roku. Przyjechałem do Radomia polatać z Łukaszem i z Piotrem. Wystartowaliśmy około godziny 19, jak wiaterek troszeczkę zerżał i zrobiliśmy mały rekonesans po okolicy. Piotruś poleciał troszeczkę w innym kierunku, ja po drodze spotkałem Łukasza. No i tutaj wspólnie nad siódemką troszeczkę pokrążyliśmy. Zachód słońca był fenomenalny, było widać momentalnie, jak słońce w ciągu 5 minut praktycznie całe schowało się za horyzontem. No i postanowiłem troszeczkę z wysokości zejść i robiąc delikatną spiralę zszedłem znacznie niżej. No i ponownie dołączyłem do Łukasza. Łukasz leci na skrzydle Kaguar 2. No i słońce widać praktycznie zachodzi. W ciągu 5 minut momentalnie utonęło za horyzontem. Zachód słońca dzisiaj mega. Warunki laminarne. Świetne do odbycia dzisiejszego lotu. A ja, widząc rolnika jadącego tutaj polną drogą, postanowiłem zejść niżej i przywitać się. Rolnik, również widząc mnie, zaczął migać światłami. Zapachy oczywiście nie do pozazdroszczenia, bo akurat ciągnik miał ze sobą przyczepę z gnojem, no ale miłe spotkanie. Wracam do Łukasza i lecimy z powrotem w kierunku trasy S7. Lecąc w drodze powrotnej miejscowości Dąbrówka Podłężna, zauważyłem Muzeum Pożarnictwa, jak się później okazało, gdzie z daleka było widać Stara 25, no i później już skierowałem w stronę McDonalda, gdzie z daleka już było widać baner reklamowy. Jest mi oczywiście znany. No i pomyślałem sobie, że polecę do Maca na wrapa, no ale uwagi na upływ czasu stwierdziłem, że jednak zakup, czekanie na zamówienie, później znowu szpienie się i powrót zajmie za dużo czasu, a słońce już zaszło. Mogłoby być za późno i za ciemno, żeby wracać. Dlatego stwierdziłem, że tylko oblecę tutaj dookoła, no i będę wracał już na lotnisko. No i dolatując do lotniska w Radomiu Piastowie, leciałem od strony południowej, tak żeby nie przeszkadzać szybownikom. Jeszcze się wyciągali. Okazało się, że czekają na ostatni lot, na ostatnie wyciągnięcie dzisiejszego dnia. No i zameldowałem się przez radio, że lecę i obserwuję z uwagą. Kierownik startów potwierdził. Leciałem z włączonymi światłami pozycyjnymi, także z daleka było mnie widać. No a później już poinformowałem kierownika lotów o swoim zamiarze lądowania. No i kierownik startów dał do wciągarki znać, żeby polować. No jak tutaj widzicie, szybowiec zostaje wyholowany, lina poluzowana i szybowiec podejmuje samodzielny lot, w zasadzie pilot. No a ja, będąc poniżej i na ścieżce do lądowania, schodzę i ląduję. Dlatego zawsze powtarzam, to jest moje zdanie, że warto jest mieć łączność radiową, zrobić kurs na radiooperatora w służbie lotniczej, choćby po to, żeby móc wlatywać czasami w strefy, gdzie łączność jest wymagana. No i żeby być bezpiecznym, żeby inni się czuli bezpiecznie, chociaż to dla nas, propagandów, nie jest w prawie wymagane do takiego latania typowego naszego rekreacyjnego. Powiedz coś. Co? Powiedz coś. A czekaj, teraz to nie, jak cię wołałem, to później jak przechodziłem nad lotnisko, no, to zawołałem ten Radom Kwadrat, to bez nich w łączności. Ja słyszałem, dobrze było. A zmieniłeś sobie tam kanał? Później tak. A, zmieniłeś sobie. No to fajnie, się... fajnie, podziękował. Tak? No. Dobrze, tak? Prawda. Ja. Podziękowali za łączność. No, to super. Także chwali się.
podziękowały za łączność, bo czego wyląduje. Nie? No teraz. Raz, dwa, trzy. Super. Dwa, trzy. Nic. No i niestety okazało się, że Łukasz nie mógł ze mną nawiązać łączności w powietrzu. No teraz już wiadomo, że coś jest nie tak z przewodem. Wada tych niestety chińskich przewodów ma to do siebie, że często gdzieś tutaj się ukruszają. Dlatego ostatnio preferuję łączność przez Bluetooth. Tak więc Łukasza kask najprawdopodobniej trafi do mnie na biurko. O, teraz tak. 2, 3, 2, 3. W celu wyeliminowania sterki. Nie. Nic. Coś z przewodem musi być, tak, bo tutaj łączy, tutaj normalnie. Jakbyś naciskał to PTT, to by było. Tak? Coś jest tutaj nie tak. Aha. Bateria siadła, widzę. To strobo, to masz to swoje. Co? To strobo, to masz to swoje. Tak, no. No to robi robotę. Mówisz, że z daleka widać strobo. No i dzisiejszego odcinka nadszedł kres. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście znowu ze mną. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów, do subskrybowania. Dziękuję również za dokonywanie wpłat na tak zwane paliwo, na kawę wirtualną. Dla chętnych link pozostawię oczywiście jak zwykle pod filmem. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego spotkania. Cześć!